Agnieszka Kudlik ze smutkiem patrzy na pałac w Małkowie. Ściany są brudne od pyłu, ale nie to jest największym problemem. Pojawiły się na nich rysy i pęknięcia. W tej chwili już są popękane na wylot, są to ściany nośne. Mieliśmy tutaj specjalistów, którzy oceniali stan budynku i będą prowadzone ekspertyzy tych pęknięć, ale to z biegiem czasu może doprowadzić po prostu do katastrofy i do zawalenia się obiektu, który był wyremontowany do takiego pięknego stanu 10 lat temu. Natomiast w tej chwili w ciągu 2 lat nastąpiła ogromna degradacja budynku. Ta kopalnia funkcjonuje tam od wielu, wielu już lat. Dopóki właścicielem zespołu parkowo-pałacowego w Małkowie nie stał się obecny właściciel, żadnych problemów nie było. Więc ten problem, podejrzewam, tkwi gdzieś głębiej, niekoniecznie w tym, że mój mocodawca korzysta z tej drogi. Zresztą nie tylko on z tej drogi korzysta, bo w rejonie znajduje się wiele innych kopalni. Wzmożony ruch tirów z kruszywem na gruntowej drodze biegnącej obok pałacu zaczął się 2 lata temu w związku z budową drogi ekspresowej S8. Nic nie dały mediacje przy udziale gminy i konserwatora zabytków. We wrześniu tego roku pani konserwator wystąpiła o zamknięcie tutaj tej drogi dla ciężarówek, dla wielotonowych ciężarówek. Jaka była reakcja? Powiem szczerze, że żadna, bo również mój ojciec jako właściciel wystąpił o zamknięcie tej drogi i też nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To jest droga publiczna i nie jest prostym zamknięcie takiej drogi. Są określone przepisy, określone rygory i my musimy je przestrzegać. Gmina ustawiła przy drodze znak zakazu wjazdu samochodów powyżej 15 ton. Tylko 2 ze znajdujących się w pobliżu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego żwirownie mogą gminną drogą wozić kruszywo. Według nas nawet to nie jest przestrzegane, nadal jeżdżą po prostu setki aut. Nie możemy karać podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą za to, że ktoś, kto do niego dojeżdża, przekracza przepisy ruchu drogowego. Analogiczna by była to taka sytuacja, gdybym ja na przykład zatrzymał się pod sklepem, na którym jest zakaz zatrzymywania się, kupił sobie to, co potrzebuje, a następnie właściciel sklepu zostałby ukarany za to, że ja nie przestrzegam jakiegoś znaku. No dochodzimy do pewnego absurdu. Drgania wywoływane przez ciężkie samochody częściowo odbiera mur zabezpieczający skarpę, ale i on jest popękany. Pełnomocnik właściciela twierdzi, że firma działa zgodnie z koncesją. Niestety nie my wydajemy koncesję, zresztą kilka razy już przeglądałem dokumentację dotyczącą tych 2 żwirowni, które są tutaj przedmiotem sporu i praktycznie one wszystkie spełniają warunki, koncesje są wydane zgodnie z przepisami. W obu koncesjach razem przewidziane jest do przewozu na dobę około 36 ciężarówek i taki znak jest ustawiony. Absolutnie koncesja takiej ilości nie określa. Określa wielkość tego urobku, co nie ma żadnego związku z ilością samochodów, które tam przejeżdżają, albowiem przedmiotem działalności gospodarczej mojego klienta jest nie tylko eksploatacja żwirowni, ale również działalność polegająca na uszlachetnianiu materiałów, niekoniecznie z własnego wydobycia, sortowni. Stąd też ilość samochodów, która tam wjeżdża, może się różnić od tych, które wywożą kruszywo wydobyte. Gmina zgłosiła sprawę do prokuratury. Chodzi o ustalenie, czy żwirownia nie wydobywa więcej kruszywa niż pozwala koncesja. Większe wydobycie oznaczałoby, że do kasy gminy powinny wpływać wyższe podatki. W tej chwili trwa postępowanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Chodzi o poszerzenie gminnej drogi bez pozwoleń. Przeprowadziliśmy kontrolę w listopadzie i stwierdziliśmy, że były tam wykonywane jakieś roboty budowlane. Między innymi naruszono też skarpy. Nie przedstawiono nam do dnia dzisiejszego żadnych dokumentów w tym temacie. Na razie nie wiadomo, jak zakończy się to postępowanie. Pełnomocnik właściciela żwirowni zwraca uwagę, że jego klient dzierżawi ten teren, o który drogę poszerzył. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie wyklucza, że drgania wywoływane przez tiry mogą wpływać na stan pałacu. Jego zdaniem gruntowa droga nie jest przystosowana do ruchu ciężarówek.